dawno nie jarałem się żadną grą tak jak nowym Monster Hunter World. Dlaczego? O co chodzi w tej grze? Wybieracie jedną z 14 broni, gdzie granie każdą z nich jest kompletnie nie od siebie. Łuk, długi miecz, młot, lanca, włócznia i kilka innych. Albo tak jak ja, miecz i tarcza, które ładują się w trakcie walki, żeby połączyć się i stworzyć gigantyczny topór. Następnie wyruszacie na polowanie na potwora, zabijacie go, wyciągacie z niego składniki i robicie z nich lepszy miecz, tarczę i tak dalej. Jak już zrobicie nowy sprzęt, to wyruszacie na kolejnego potwora. No i co w tym takiego wyjątkowego? Od razu mała dygresja. Pomimo 15 godzin, które obecnie grałem w Monster Hunter, w zasadzie dopiero ledwo co zacząłem przechodzić kampanię i wypowiadam się na podstawie tych właśnie 15 godzin, więc proszę o wyrozumiałość. Wracając do atutów, po pierwsze Monster Hunter nie udaje, że jest czymś innym niż grą, w której chodzi o zbieranie lootu. W tym gra przypomina mi swoim schematem to, co doświadczaliśmy wcześniej w Diablo 3 czy Destiny. Różnica jest jednak taka, że po pierwsze, na dzień dobry możemy walczyć każdą bronią dostępną w grze i wybrać sobie kilka, które nam odpowiadają, a nie być zmuszonym do grania tą, która nam ostatnio najlepsza wypadła z jakiegoś potwora. Po drugie, nie musimy zdawać się na losowanie sprzętu, tylko możemy zobaczyć na kilka kroków do przodu, jakie mamy opcje rozwoju naszych broni, więc wiemy, jakie składniki powinniśmy zbierać. Po trzecie, pomimo że składniki na lepsze bronie czy tarcze są losowe jak w Destiny czy Diablo, to mamy wpływ na to, co nam wypadnie. Na przykład możemy spożyć posiłek, który spowoduje, że mamy większą szansę na konkretny składnik, albo po prostu uderzamy w część potwora, z której dokładnie taki składnik leci. Na przykład odcinamy mu ogon. Przy okazji, drugą mocną stroną Monster Hunter jest mnogość różnego typu aktywności, które możemy wykonywać w grze. Nie znalazłem popularnych w tego typu grach odliczań do kolejnego razu, kiedy możemy wykonać misję. Chcesz polować na danego stwora, to możesz to zrobić 500 razy pod rząd i to jeszcze na 20 różnych sposobów. Podstawową misję z ograniczeniem czasowym, polowanie w wersji ekspedycji, gdzie nie ograniczacie czas. Możesz wykonać śledztwa, które stanowią jakieś wyzwania, aby na przykład złapać dwa potwory w krótszym czasie, albo możesz pójść i zbierać 20 grzybów jak w klasycznym RPG-u. Z tą jednak różnicą, że w przeciwieństwie do klasycznego RPG-a, gdzie grzyby oddajesz jakiejś śniętej emrytce, to w Monster Hunter zapewne posłużą ci do zrobienia trującej pułapki albo posiłku dla ciebie, abyś miał więcej pary w łapach na bicie kolejnego potwora. No właśnie, potwory to kolejna silna strona tej gry. Wszystkie różnią się od siebie. Do tej pory spotkałem wielką jaszczurkę Jagra, strujące ptako coś, czyli Puki Puki, albo ognisty T-Rex, czyli Anjas. I kilka innych brzydali, z czego każdy inaczej się rusza, ma inne ataki, generalnie stanowi kompletnie inne zagrożenie, ale za to każdy jest niesamowity, a animacje to po prostu obłęd. Żeby nie było, że się zakochałem w Monster Hunter i nie widzę żadnych wad tej gry, to mimo wszystko, jak to w japońskich tytułach, cały ten interfejs tworzenia różnych przedmiotów, broni, czytanie statystyk, opisów broni, tworzenie składników jest troszeczkę przytłaczające. Po czasie w grze, gdzie ja już bym dwa razy przeszedł najnowsze Call of Duty, mam wrażenie, że nawet dobrze nie zacząłem korzystać z możliwości tworzenia przedmiotów. Niemniej, tak jak wspomniane wcześniej Diablo czy Destiny, Monster Hunter to jedna z gier ostatnio określonych jako gry lifestyle'owe, gdzie jesteśmy zachęcani, żeby codziennie spędzić przynajmniej trochę czasu i oceniać taką grę prawdopodobnie powinniśmy dopiero po spędzeniu w niej kilkudziesięciu godzin, a nie kilkunastu. I tu bijąc się w pierś, wiem, że może moja opinia jest przedwczesna, ale w czasie, kiedy coraz więcej gier, które w tej samej cenie dają nam 8 godzin gameplayu, uważam, że jeśli gra na tym etapie daje mi tyle frajdy, to koniecznie powinienem podzielić się tym z wami. Bez względu, co będzie w niej dalej. Wracając jednak do silnych stron, jako że jest to pierwszy tytuł z serii Monster Hunter, w którym miałem przyjemność zagrać, to wiem, że zatwardziali fani chyba nie są do końca zadowoleni z faktu, że tytuł stał się bardziej przystępny dla casuali. Dla mnie to jednak ogromna zaleta. Obawiałem się, że będzie to gra jak Dark Souls, gdzie jako absolutny cieniast ten tytuł nie mogłem pokonać pierwszego bossa. Zresztą tak jak wielu graczy opisywało ten tytuł, dla tych z was, co tak jak ja nie czują się dobrze w Dark Souls, nie obawiajcie się. Będzie dobrze, oczywiście można dostać w tubę, gdy nieprzygotowani pójdziemy na zbyt dużego potwora, ale generalnie wzrost trudności jest tak zoptymalizowany, że zanim traficie na naprawdę trudnego potwora, to już będziecie wciągnięci w grę na amen. Zresztą tak jak ja.
A na koniec ja wiem, że pomimo mojego zachwytu i mojego przekonania, że każdy gracz powinien spróbować w to pograć, część z was będzie zniechęcona tylko dlatego, że gra wygląda zbyt japońsko. Ja to rozumiem, trochę jak z grafiką z World of Warcraft. To się kocha albo nienawidzi. Mimo tego zalecam się przemóc. Dać sobie trochę czasu, aby opanować bardziej skomplikowane bronie i zobaczycie, że coś w tej grze jest niesamowitego. Na tą chwilę, pomimo że nowy rok w zasadzie dopiero się zaczął, mam wrażenie, że mamy bardzo silnego kandydata na grę roku 2018. Tak czy siak, za jakiś czas dam wam znać, co się okaże za kolejne 15 bądź 30 godzin spędzonych w tej grze, a tymczasem dajcie znać, co wy sądzicie o Monster Hunter World. Jeśli natomiast chcielibyście zobaczyć więcej filmów z Monster Hunter, może jakieś gameplay albo jakiś live z tą grą, to zostawcie pomysły w komentarzach. No i dzięki za oglądanie. Cześć!